Popatrzcie, mamy wiosnę. Niesamowite. Dzisiaj jest 10 lutego. Cześć, dzień dobry, my jesteśmy w Rally, czyli w stolicy Karoliny Północnej, a dokładnie jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Karoliny Północnej, gdzie odbywają się zajęcia z polskiej szkoły i nasze dzieciaki uczestniczą w nich od kilku tygodni na razie. Jeszcze cały czas trochę testujemy, czy uda nam się faktycznie tą tradycję podtrzymać, bo na razie różnie z tą chęcią do przyjazdów tutaj jest. Hania bardzo chce, a Stefan ma 3-latka i wolałby jednak z mamą w domu siedzieć. I właśnie teraz spacerujemy sobie tutaj po okolicy, bo jest zawsze tu miło i przyjemnie i pięknie. Zresztą sami popatrzcie. Dzień dobry, popatrzcie, jaką mamy pogodę pod psem. Tutaj wszystko powyciągane na zewnątrz, bo wczoraj nawoziliśmy kolejny ogródek, kolejną ziemię, którą dostaliśmy. A dziś od rana cały czas pada, za to jest bardzo ciepło. Mamy 18 stopni. Jedziesz w taczce! Jeszcze dobra. Nie, ale znaczy nie najpierw poczekaj na Stefanka. No dobra. Lecę nie. Okej? Okej. To może i ty chcesz sobie nam pomagać? Tak, ja też będę wam pomagać. Właśnie ziemię to nie będę tam rozkładać, wiesz, z tyłu. Ale możesz spróbować troszkę tą łopatą, jak dasz radę. No dobra. A, to babo, ty już idziesz? No ja muszę iść, no. Aha. Także ja... Niedużo zostało. Słuchaj, no jak na siebie to z godzinkę, nie? Dobra. Także dasz radę, a no może zdążymy przed tym, przed deszczem. Mhm. A chcę moją łopatką spróbować? Twoją łopatką? Ja wezmę tą dużą łopatę, wiesz? A... Tak, wczoraj z tatusiem robił dużą. Wspólnie robiliśmy. Ale
super, ty już też tak umiesz? Nie umiem. No i proszę bardzo, tak to obecnie wygląda. Powoli mam wrażenie, że uczestniczycie z nami w dniu świra, bo non stop pokazuje, jak nawozimy tylko ten ogródek i ziemią dodatkową. I jak widzicie, spad już trochę jest mniejszy, ale tutaj cały czas nam brakuje jeszcze trochę ziemi. No i cały czas mamy dziurę tutaj. Tu, także no nie wiem, czy tak naprawdę uda nam się zdobyć znowu kolejną partię ziemi, która by nam się przydała, żeby jeszcze powiększyć. Jak widzicie, tutaj ten różową chorągiewkę, to jest cały czas nasz teren, czyli moglibyśmy sobie spokojnie dotąd jeszcze poszerzyć tą działkę. Zobaczymy, co się uda, bo widziałam, że ziemi na budowie tutejszych domów jest już coraz mniej i nie wiem, czy się załapiemy jeszcze na jakąś dostawę. Zobaczymy. W każdym razie i tak się bardzo cieszymy, że udało się tyle dodatkowo wydłużyć ten nasz placyk, ogródeczek. Przyjechała dostawa. Przyszła komoda. Let's see. Uszkodzone jest pudełko, więc panowie powiedzieli, że sprawdzali, czy wszystko jest ok, że wydaje się być, że nie ma żadnych zniszczeń w środku. A czy tak będzie, zaraz się przekonamy. Wygląda w porządku. To jest to, co zamówiliśmy? Si. Olek, patrz jaki kolor. No idealny. Identyczny. Tak jak trzeba. Identyczny. O, pioneczka. No. No ładnie. Jejku, super. No, dobra, zobaczmy, czy nie zniszczone, ale no zabezpieczone jest jak... To już szybciutko powiem wam historię ostatniej paczki, która tutaj przyszła. Przyszedł tu stół i po odpakowaniu okazało się, że kolor stołu, który wybraliśmy, jest zupełnie inny niż ten, który zamierzaliśmy widzieć u siebie w przestrzeni. A ten jest taki sam jak nasza półka. No, jupi, jupi. No nie no, śliczna jest. Ależ jest cudna. Jejku! To jest trochę ciemne. No Kasia, to jest prawdziwy mebel. To jest konkretny mebel po prostu, a nie jakieś tam szafeczki. I to taki ładny. Mm-hmm. No teraz już nie wiem, co pójdzie do tamtego pokoju. Ale to jest piękny. Przepiękny. Piękniejszy niż ta wasza szafka. Tak? Wiele ładniejszy. Taki wiesz, no. Pełne przepiękne. Drewno. Takie wrażenie jest super. Sprawdźmy, czy to nie w Polsce robione. Stefan już tam siedzi? No oczywiście. No to można sekundkę jeszcze wyjść, zaraz będziesz siedzieć. Chodź, wyjdź na chwilkę, musimy to ustawić, wiesz? Papier niefajny. Tak, ten papier niefajny też wyciągniemy. Ale lądek. No chodź, pomożesz. Wyciągniesz ten papier niefajny. Tata podnosi, a ty go ciągnij. No. Brawo, Stefan! Ale super pomocnik.
Stefanek i Hania dostali list, tak? Co tam jest? Wow! Czekaj, zobaczymy dla kogo. To, popatrz, na co tutaj jest napisane. Jaka jest literka? A potem dla. Stefana. Tak, dla Stefana. Co to dostałeś? Walentynkę dostałeś, Stefanku, wiesz? I popatrz, takie gumki do gumowania. Ja, otwórz karteczkę. Popatrz, co tam na tej karteczce jest. Twoja pierwsza w życiu walentynka, Stefan. Jak myślisz, kto taką walentynkę zrobił? Chyba inne dzieci. To są naklejki. A wiesz, jak te, od kogo dostałeś? Ja ci powiem, od kogo. Pamiętasz, kto tutaj był u nas ostatnio? Była Tatianka. No właśnie, to od Tatianki dostałeś. To dla Hani, tego nie bierzemy. To Hania musi sobie otworzyć, jak przyjdzie. I teraz to. A gdzieś do gumowania? To jest to moje? Tak, to twoje. Jest śmieszne. Takie kaktus. Kaktus, no właśnie. Mogę to pożyczyć? No, daj zobaczymy, co tutaj jest napisane. To jest taki magiczny, Stefanku, ręcznik. Uwaga, 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 wyskoczy. Cyk. O, co to? Tylko nie robi duże. Czekaj, zaraz zobaczymy. Robi teraz duże i robi duże. Trzeba, Stefanku, umieścić to pod ciepłą wodą na 1 minutę. Teraz. I wtedy będzie robi dusę. Tak. Proszę, otwórz sobie ładnie. Jo! Ja cię. I można tak. Muszę wyprostować tylko. Kto tu jest? Marcelcej. No właśnie. Piłka. Grają w piłkę. Grają piłkę na plaży. Plaszy. Fajny taki prezent walentynkowy. Dziękuję, tankianko. A wiesz, kto, jak, pamiętasz, jak się nazywa jej braciszek? Tuba. Tuba. Kuba. Kupy. W połowie lutego postanowiliśmy po raz pierwszy wybrać się do osiedlowej restauracji. Przez wzgląd na Hani alergię raczej omijamy tutejsze knajpki szerokim łukiem, ale tym razem zrobiliśmy wyjątek. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy kucharz z tutejszej restauracji postanowił się nami zaopiekować i przygotować potrawy specjalnie dla Hani. Wygląda na to, że nasza osiedlowa restauracja w jednej chwili awansowała na najwyższe podium w naszym rodzinnym rankingu. Na pewno będziemy często tu wracać.
Pokazałam Wam fragment restauracji w środku i na zewnątrz, ale nie pokazałam Wam, co można było w niej zjeść. Także zapraszam na szybki przegląd menu brunchowego. Na początku widzicie stację, przy której kucharz może wykonać dla Was specjalny omlet, jajecznicę, generalnie takie jajeczne propozycje śniadaniowe. A dalej już przechodzimy do szwedzkiego stołu. Kurczak. Wędzona kiełbaska z papryką. To smakuje trochę jak leczo nasze. Tutaj mashed potatoes, czyli takie puree ziemniaczane. No tak mówiąc, tutaj ryż dziki. Tu warzywka, sauté. Parówki i boczek. Ale co, kiełbaska? Mhm. A ja sobie inne. Ok, będą moje. Które? Okay. No to trzymaj, masz. Tylko żeby ci nie spadło. Tak. No. I want my cookie. I want my cookie. Ja lubię jeść takie kiełbaski. Naprawdę? Tak. Hmm. I Dajo lubię jeść pianki. I kanapki. Kanapki też jest lubisz? Tato? No, mamy dwie ręce. Mamy dwie ręce, tak. A tu jest trzecianka. Cześć, koleżanko. Cześć, kolego miły. Cześć. Blondasku mały. Cześć, kuchynko. Ja patrzę na domy. Na domy patrzysz? O, inne domy, inne ludzie już zdejmieli. Dekoraci. Już zdjęli dekoracje świąteczne? Nie, widzę, że inny dom ma dekoracje żółte. Jeszcze ma jakieś światełka, tak, ale to tak. Ale to chyba są takie, jak my mamy tutaj, wiesz? Nie, tak. Tatek musi po tej wichurze wziąć i to naprawić. Mhm. No to chyba takie, to są, to chyba tam robią ognisko. Też tak robią jak my? Tak, chyba. Chyba. A ja też myślę, że to trzeba. Montując dzisiejszy film, cały czas zastanawiałam się, w jaki sposób powinnam zakończyć tego vloga. Wszyscy doskonale wiemy, co przyniosły nam ostatnie dni lutego. Strach, złość, niemoc. Te uczucia towarzyszą nam teraz codziennie. Jednocześnie szukamy też odskoczni od przytłaczających nas informacji, dlatego na koniec mam dla Was jeden angielski cytat, który ostatnio często sobie powtarzam. Difficult roads often lead to beautiful destinations. Trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc. Z tymi słowami Was zostawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.